Mr. Adamo 15, lesplayowy głos w internecie. Zapraszamy. Siemaneczko, z tej strony Mister Adamo 15 i wasz kochany Miki. Witajcie. No to jakby to powiedzieć, rolnicy w komplecie, dzisiaj w Let's Playu Orka. Dokładnie, nie przedłużając, jedźmy w pole. Ja pierwszy, czy ty? Ty możesz jechać. No dobra. Dzięki, że mi odpiąłeś puk. Myślałem, że się nie zorientujesz. Właśnie tak mi coś obciążnik tak Tak sam se latał. pojedziesz, bez pługu. Jakby ktoś się pytał, ten pług ma zapotrzebowanie na 150 koni, a sam ma 190. Więc Trochę tak, to jeżeli wygląda nie będzie się biednie. dawał pod górkę, to znając, że taka realistyka Nie, on na pewno farminga. nie da rady pod górkę z tym, ale dobra. Dlatego Miki nie jedzie pierwszy, ja będę go pilnował. Będziesz mnie pchał właśnie czego. Ja to cię mogę pchać. Woluju, aż mu skiby do góry poskoczy. Wyjdziemy z ciągnika. Ogólnie animacja ziemi jest bardzo ładna. Animation tak żeś zakurzy, że nawet animacji nie widać. Ale by się bruza przydała. Ogień na tłoki. Że tak troszeczkę. Odstawię kamerę, żebyście widzieli, jak to ładnie Jakby wygląda. ktoś nie widział, ja mam 6 skiba, Adam ma 4. Tak, zgadza się. Półobrotowy. Sam myślałem, że zagonowy. Ale Ostro. ładnie, ładnie, nie. Orać akurat lubię, kurczę, w tej grze. Fajnie tak. Można fajnie kontrować. Będziemy lecieć z bruzdy. Ale ty grasz na kierownicy. Tak. No właśnie, a ja gram na klawiaturze i jest lipa. No, dlatego. Może Fajnie. jeden pojedzie z jednej, drugi z drugiej? Nie, a fajnie tak jest, że No szybko nam to dobra, pójdzie. dobra, nie no, żebyś potem nie mówił, że długo czekasz na mnie. Nie, ja nigdy na ciebie długo nie czekam. No wiem. Ty bardziej będziesz dłużej czekał na mnie. No, dobra, dam radę. No. O czym dzisiaj porozmawiamy, Adaś? A ściąga. Ojej, aż go. Jaką bruzdę robisz? O Boże. Nie, ogólnie w tej grze Nie. troszeczkę to ściąganie maszyn jest troszeczkę nierealne, bo obciążnik na przodzie taki, a miota nim jak szatan. No akurat, no dobra, tu pług, no to tam w miarę bym zrozumiał, ale w normalnych maszynach troszeczkę to jest przesadzone. I tak samo to latanie bokiem. Ale... Jeżeli nasi widzowie pamiętają ostatnią orkę z LS-a 11, więc po mojej krzywej bruździe Miki od razu krzyczał na mnie. No tutaj Taki to tam. akurat jesteś usprawiedliwiony, bo może ściągać, ale... Ale i tak to cię w pełni nie usprawiedliwia, że powinieneś grać jednak prosto, starać Opa, się. widzicie, jako prosto bruzda Mikiego. Oj, już skrzywił. Wiesz co, Mogłem go bo nie chwalić. jak jest Mogłem na... go nie chwalić. Jak jest na prostym, to idzie, a jak trochę złapie za pod górkę, to jak go ściąga. Będę musiał to jakoś wyrównać. Oj tam. Dasz radę. No tak, no jeden błąd tylko zrobiłeś, no ale jest dobrze. Jak Się. cofałem w szkole z przyczepą, dawałem radę. Ten jak poszedł bokiem. Uważaj, Bo no sorry, troszeczkę sorry. realistyki. No laga miałem. Rlaga miałeś znowu. Uła, ile ty błędów popełniłeś na tej bruździe, Adam. O Boż. Zaczyna się, zaczyna się. Ja chyba nie przeżyję. Normalnie nie wiem, jak to opisać. Zobaczymy, teraz wejdę do kabiny i zobaczymy, jak w kabinie się orze. Lepiej nie. Jestem Adam, ciekawy. nie rób tego błędu, proszę. Nie zrób tego. Ale burdel ty ja. Teraz pierwszy chyba orze w kabinie normalnie. W tym lesie. Dobra, tak zanudzamy ogólnie tą orką. Co by jeszcze ciekawego powiedzieć? Na przykład. W Na przykład następnym. to, że na razie nie wyszły żadne ciekawe mody do LS-a. Do FS-a, przepraszam. A jak wychodzą, to pewnie tyle mają bugów, że nam grę bardziej laguje niż. Dokładnie, ogólnie nie wiem czemu, ale jak wrzucam jakieś mody, to się laguje. Dziwnie tak. Nie działają. Jeszcze nie są w pełni chyba przerobione czy coś. Ogólnie nie polecam, nie polecam, tak. Chyba, że to jest gwiazda strony, to wtedy są dobre, bo działają ładnie wszystko. Sprawdzone i te sprawy, więc. Na przykład jakby taki Adam zrobił moda, to ja bym nie polecił. Oj, oj. Jak wejdą poradniki, to będą mi mody. No. No To a co nawet. tam o to chciałeś powiedzieć wcześniej, bo coś ten mówiłeś, ale ci przerwałem jak zwykle. Jak zwykle, no że w następnym odcinku. Może być sianokosy. Może trochę tak, zajrzymy do krówek w końcu, bo jednak trzeba by w końcu kiedyś zacząć jakąś hodowlę. I nie powiem, to by było dosyć spoko.
No bo jednak w kółko ziemia, to po kilku, boż, po kilku sezonach się to znudzi, a tak to będą krówki, to jakoś sianko się zrobi, potem będzie choć kochanie, jak to przecież, jak to było? Choć kochanie zrobimy to jasianie? No, to chyba tak, zgadza No, się. no, no, no. Także Adaś będzie ze mną chodził na siano, oczywiście. Ale czasem może być też oczywiście gościnnie jego ladies and gentlemen's. Czyli podstawa u Mikiego. Czyli podstawa, że jak to jemy z Adasia, wszyscy się śmieją, a Adam nie. No tak. No ale zostałem w tyle i to porządnie. No właśnie się widzę, się opierdziela, że jak... Co dwa. Co to ma być w ogóle? Halo, halo, panie Adamie. Proszę się wziąć za robotę. Zobaczymy, zobaczymy, zobaczymy. Aj, ogień. Oś. Zanim ten puch się podniesie, to już tam przyspieszyć. Dobra. Wycofamy tu, wycofamy, wycofaliśmy. Może powiedzmy jeszcze, że Adam jest bezrobotny, jakby ktoś szukał jakiegoś mechanika, lakiernika, akrobaty, to Adam oczywiście jest chętny. Teraz Oczywiście. podam numer kontaktowy do właśnie... Wpłacać na numer konta bankowego. Nie, do właśnie tego osobnika. O Boż. Czekaj. Ależ poszedł jak... Poszedł bokiem w ogóle, co Ty, robi. nie podniosła mi pługu, ta pompa tu jest za wolna. I teraz mi nagi weszły, ale dobra. Ogólnie teraz... Teraz w Miki, tym co ty momencie wyczyniasz? podaję numer do Adama 517 235 0782. Więc jeżeli ktoś był chętny, to proszę się skontaktować pod podany wcześniej numer, a na pewno dogadacie się na jakąś ofertę ciekawą. Oj, nie wiem. Najlepiej praca w okolicy Śląska, ewentualnie Łeba. I Lemborg. Co tam jeszcze było po drodze? Nakryta. Kościerzyna, Kościerzyna. Bytów. I inne tym podobne No i oczywiście miejscowości. Wrocław. O, i Wrocław, tak, tak. Można też rzeczywiście zahaczyć o Lublin. Katowice. O Opole, no Adam się dostosuje, tak? Tak. Wszystko, nawet Poznań. Nawet na PGA pojedziemy z Mikim. Jak będzie. Jestem ciekawy, kiedy będzie najbliższe PGA. W ogóle to nawet by nie było tak w ogóle opisane. Ja nie widziałem dopiero chyba w dniu PGA, dopiero się dowiedziałem, że jest coś takiego. 60 tysięcy biletów sprzedali na PGA. No to grubo, ty. Podejrzewam, że 3 czwarte to poszło dla i samo. No może nie na SWOWAT na pewno. Nie wnikajmy. Ciekawe, jakby Adam takie spotkanie zrobił. Ciekawe, jak to by przyszedł. Z widzami na PGA, grubo. Adam robi spotkanie w... Poczekaj, czy ty możesz zrobić? W domu? U Mikiego, Boże, co zrobił? Laga mam. Urwał skiby. Spotkanie u mnie w domu na herbatce, tak? Zapraszamy wszystkich. Do tego serek i ogórcik. Ogólnie wytłumaczcie w komentarzach Adamowi różnicę między serem a jogurtem, bo tak, chłopak bo nie rozumie. Miki nawet dzisiaj w ogóle dostał serek żółty i nawet nie wiedział, że to jest serek żółty. Tylko No wiedział. chyba. Potem się kapnął, No że to jest chyba serek ty. żółty, bo ma dziurki, a widzicie. To jest ser homologowany. Homologowany. Pamiętajcie, ser z dziurkami do Mikiego to jest ser homologowany, chyba, nie wiem, Biedronce. Wiesz, że u nas w szkole jest chyba doktor rehabilitowany? Nie wiesz, no. Habilitacja i rozumiesz? rehabilitacja to podstawa. Nie rozumiesz? Bo się mówi, że jest habilitowany, tak? Doktor. Powiedziałeś rehabilitowany? No. Za grubo. Przeważnie, ja na każdego doktora rehabilitowanego mówię habilitowany, rehabilitowany. A co to podstawa. znaczy, Adam? Habilitowany, czyli jest wyższy od doktora. Jest O mądrzejszy. ile? O, pewnie o 100 końców. Boże. No upość. Nie wynikam sceny magistralskiej. Jak możesz takich rzeczy, Adam, nie wiedzieć? Nie wiedzieć. Poczekajcie, w No następnym powiedz odcinku mi się jak. dowiem, czym się różni habilitacja od rehabilitacji. No by... Dzięki. Boż. Sorry, drift. Tokio drift. Dzięki, to takie drift. Dobra, chyba nie będziemy przedłużać tego nudnego let's playa. My sobie już dokończymy orkę. Kurde, nie powiedz mi... wiedziałem, że Amazonka Puri wypuszcza, ale... Widzisz, Ale tutaj, co dzięki tutaj... możesz tej grze się dowiedzieć? No nie? Więc my będziemy sobie jechać dalej. No co ty, zdaje ci się kończymy. Let's nie, no playa ogólnie kończy. Orka idzie na 10 skip, także... Całkiem grubo. Trzymajcie Mi się, subskrybujcie, lajkujcie. I czekajcie na sianokosy. Czekajcie na kolejny odcinek.
Bo się na Na końcu razie, dowiem. cześć. Pięknie. Na razie, baba.